nie spodziewalibyście się nawet, jak pomocna może być dłoń Nilfgaardczyka. Zwłaszcza, kiedy jest on wysoko postawionym oficerem, przewożącym ważne rozkazy do Cindry, do Nastroga. Towarzystwo Emila Vardrogena nie jest, można powiedzieć, w żaden sposób inwazyjne. Jest nad wyraz uprzejmy, lubi opowiadać o południu, o cesarstwie. Każde w zasadzie jego słowo usprawiedliwia tą inwazję, jaka jest dokonywana. Wy możecie się też podczas tej drogi dowiedzieć kilku ciekawostek, jak działa całe to cesarstwo, że cesarz nie jest tak naprawdę tą jedyną instytucją, że też ważnym graczem jest korporacja handlowa, która jest takim, powiedzmy, odpowiednikiem tej gildii kupieckiej na północy. A co bardziej, bystrzy mogą sobie już łączyć w głowie, że ta zarówno jedna, jak i druga grupa, instytucja, może być tak naprawdę w pewien sposób tożsamym tworem, być nawet jednym i tym samym, działającym pod innymi nazwami, bo w tej wojnie każdy ma swój interes. Czy to podbijając ziemię, czy to niosąc w cudzysłowie edukację, czy też handlując, bo na wojnie też ten handel wbrew pozorom kwitnie i to bardzo dobrze kwitnie. Jaruga przysporzyła wam trochę atrakcji w postaci ćwiczeń właśnie z tą leszczynową wędką. Próbowaliście różnych przynęt, łowiliście różne ryby, urozmaicając sobie dietę z plonów rolnych, jakie zakupiliście w wioseczce Dębaki. Na bele, które popłyną, przyjdzie jeszcze troszeczkę poczekać, ale wy zabraliście sobie oczywiście decyzją gildii kupieckiej, bo potrzebujecie środku transportu, dużą i obszerną barkę rzeczną, na którą zapakowaliście nieco rozłożony przez Elwejna na części wóz, żeby zajmował mniej miejsca, a także trzy konie, którym trzeba było oczywiście zawiązać oczy, założyć klapki i odpowiednio tutaj umiejscowić, żeby, broń bogowie, nie zaczęły się tutaj rzucać na środku wartkiego nurtu. Bo Jaruga jest rzeką głęboką, a także zdradliwą. Wypadnięcie w sam środek nurtu może się skończyć utonięciem nawet dla najlepszego pływaka. Morut, nie kusiło cię wywalić Jana podczas tej podróży? Kusi mnie, nawet teraz mnie kusi. Właśnie przyglądam się, czy nie ma przypadkiem, nie wychyla się może gdzieś tam lekko za burtę. Tak. Przyglądając się wodzie. Jeśli tak, to tak przypadkiem potrącam go ramieniem. Zdarzały się takie sytuacje? Nawet jedna prawie ci się udała. Chłopak prawie wyleciał niemalże przez tą burtę lekko podniesioną, ale zahaczył się o fraki, o wystający gwóźdź i przebudzony z krzykiem Vardrogen wciągnął go z powrotem. Ty oczywiście też rzuciłeś się na pewno wtedy do pomagania. Żeby tak, jak zobaczyłem, że Nilfgaardczyk się obudził, to oczywiście zacząłem pomagać. Było blisko. Nucąc pod nosem, że strasznie jest niezdarny ten Jan. O, to prawda. Jan jest niezdarny, chociaż można powiedzieć, że ta część drogi, ta rzeczna, tutaj trochę bardziej stara się coś zrobić. Pomóc wam w czymś, choć oczywiście ta jego pomoc nieraz, a w zasadzie w większości przypadków, bardziej wam przeszkadza niż pomaga, no ale mówi się, że dobrymi chęciami piekło jest ubrukowane, ale Jan te dobre chęci zaczął okazywać, więc może jest to jakiś promyk słońca nilfgaardzkiego nadziei, że tym młodym człowieku jakaś zmiana zajdzie. Oczywiście większość jego słów gloryfikuje wasze zdolności. To, co można o nim powiedzieć, to, że idealnie zachwala czyny innych osób, działania, pracę. Widzi was po prostu ekspertów w każdej dziedzinie. Nie wiem, czy jest to motywujące, denerwujące, pewnie to drugie, ale jest. Po kilku dniach, bo niestety, mimo że szybka droga,
kończyła się niekiedy dłuższymi postojami na posterunkach nilfgaardzkich. Te tereny to miejsce, gdzie kryje się wiele grup rozbitych wojsk Królestw Północy, partyzantów, a teraz, jak mówią, po prostu rabusiów i morderców czekających na bezbronnych podróżnych. Ale czarnych jest tutaj wielu. Posterunki po 20-30 nilfgaardczyków, na których też pracuje w formie takiej robotniczej, przynieś, podaj, pozamiataj, miejscowa ludność wsi. To, co po drodze zdążyliście zauważyć, to to, że czarni stosują tak zwaną metodę kija i marchewki. Bardzo często rozdają ludziom żywność, kiedy jej brakuje, zmniejszają podatki, chodzą na ustępstwa, ale gdy na przykład wykryją, że ktoś pomaga takim raubiterom, jak tutaj się ich nazywa, bandytom, a wcześniej po prostu żołnierzom wojsk Królestw Północy, takich od razu się wiesza. Po oczywiście sprawiedliwym procesie, który jest bardzo szybki. Większe drzewa, bardziej rozłożyste, często są przyozdobione takimi ozdobami właśnie w postaci kilku wisielców, których obsiadają kruki i brony. I podobnie jest w tym posterunku, którym będziecie dzień, może dwa, nocować, przebywać. Odpoczniecie, zakupicie zapasy na kolejny dzień drogi. On znajduje się kilkadziesiąt stajań od Czerwonej Bindugi, w której musieliście opuścić barkę. Dalej tereny rzeczne stają się już niebezpieczne. Bliskość mokradeł, uroczysk daje się już odczuć także w zachowaniu zwierząt. A także i wy czujecie ten dziwny dreszcz towarzyszący wam nieustannie, gdzieś tam czający się na plecach. Oczywiście tego nie czuje Wilgram, dla którego takie rzeczy, można by powiedzieć, są codziennością, ale czy to na miechunowych uroczyskach, czy to na mokradłach Ryn, nie jeden wiedźmin postradał żywot. I to jeszcze w tych czasach, kiedy tyle tego ścierwa nie wylazło na powrót, przyciągniętego wojną, walkami, a do i takich dochodziło tutaj, jak mówili wam nilfgaardczycy. Posterunek, w którym jesteście, jest w zasadzie, został dobudowany do zajazdu, który tutaj onegdaj jeszcze przed tą trzecią wojną funkcjonował. Sam główny budynek jest piętrowy, z kamienną podmurówką, z piwniczką na dole, która teraz służy za spichlerz będącego tutaj oddziału 40 żołnierzy nilfgaardzkich, Nilfgaardu. Oni zbudowali dookoła palisadę z wieżyczkami strażniczymi, takimi też dla kuszników, żeby można było wzrokiem objąć większą część terenu. Sam dach został przebudowany też głównego budynku dawnego zajazdu, tak żeby można było wyjść i przepatrzyć dookoła, co się dzieje, a od południa właśnie ciągną się kilka staj dalej już mokradła Ryn. Same opary, gęste powietrze, tak jakby wyziewy, które się tam gromadzą, samo przebywanie w ich obecności przyprawia o tą gęsią skórkę. No ale może nie powinniście się niczego obawiać, skoro jest z wami wiedźmin, a także doborowe wojsko. Niemniej i tutaj mają problemy właśnie z bujami, jak tutaj ich nazywają, bo jest tutaj jedna grupa, która zdecydowanie daje im się w kość. Grupa, której przewodzi, to możecie sobie przeczytać na listach gończych, które są porozwieszane, niejaki Drenan z Devon. Jak powiedział wam Emil, jest to dawny kedweński dowódca, który jeszcze po tym, jak w bratobójczej wojnie, gdy Redania najechała z zaskoczenia Kedwen, wojska króla Henselta zostały rozbite, z częścią zbiegł na południe. Jeszcze przed tutaj, kiedy czarni byli taką siłą zgromadzeni na tej całej linii Jarugi i zaszyli się w tych lasach.
Drenan to doskonały dowódca. Dawniej dowodził pancernymi oddziałami Zarkarajk i teraz jego doświadczenie wydaje się nieocenione właśnie w starciu z czarnymi. Nawet mimo tego licznych patroli, jakie mają tutaj miejsce, na razie on i jego ludzie pozostają nieuchwytni. Podobnie ma się sprawa z Elfim Komandem. Wiewiórki nie są już tak częstym widokiem, jak było na przykład jeszcze przed tą trzecią wojną północną. Ale tutaj Komando Wiewiórek także dało się co ciekawe we znaki. Choć wydają się skonfliktowani zarówno z czarnymi, jak i z siłami zgromadzonymi dookoła tego całego Drenana. Ale elfy to elfy, zwłaszcza te młode bojówki. Nienawidzą po prostu ludzi i dają temu upust. Nie mogą już nic ugrać, taka jest prawda. Czarni dali elfom Dol'Blathana, ale po II wojnie północnej dowódcy Skoia'tael, którzy notabene wspierali też wojska Nilfgaardu, zostali wydani pod uczciwe osądy królów północy. Jak to było w historii, no to wiemy, nie będziemy powtarzać. W każdym razie jedno komando, jak wam powiedziano, działa tutaj czynnie i należy pilnować pleców, by ząbkowany grot nie wbił się ukradkiem w ciało. Którą drogę obrać dalej? Czy będziecie płynąć dalej? Czy pójdziecie na północ, do Garbu Południowego? I tam spróbujecie przez miechunowe lasy przeprawić się dalej, do Brucz. Albo obejść aż do wideł Hotli i Iny i tutaj, mimo miechunowych uroczysk, spróbować dostać się na powrót do rozlewiska i płynąć dalej jarugą do Cintry, to musicie się jeszcze zastanowić. Ale wydaje się, póki co, że będziecie musieli dalej ruszyć sami. I przenieśmy się teraz do sceny, kiedy siedzimy o zachodzie słońca przed tym karczemnym przybytkiem zamienionym w mały fort. Dookoła krzątają się Nilfgaardczycy, zarówno w czarnych pancerzach, jak i pod bronią. Jeden z dowódców musztruje niewielki oddział, który ruszy na patrol. Z wami siedzi Emil Vartrogen, podjadając jakiejś polewki wojskowej. Dalej Elwain może zobaczyć czynną kuźnię, w której dwóch miejscowych rzemieślników, zakontraktowanych tutaj z lokalnej wsi, bo Nilfgaardczycy muszą mieć wszystko na kontrakt. Jak pracujesz dla Nilfgaardu, pobierasz dniówkę i masz na to papier. Jakbyś Elwain chciał, to też ci oczywiście zaproponowali, żebyś mógł sobie dorobić. Może w samych rzeczach ci dadzą też, jak pomożesz w naprawie uzbrojenia, pancerzy. Ale też mamy tutaj stajnię, w której teraz nie tylko są nilfgaardzkie konie, a i wasze odpoczywają sobie w boksach. Dookoła panują jeszcze warunki przygotowań do nocnej warty. Niektórzy, tak jak i wy, mogą sobie usiąść, odpocząć, a niektórzy nie mają tego komfortu. Ognisko wesoło trzaska, a na takim rożnie właśnie smaży się sandaczyk. Jak tam, panowie? Lubicie ryby? Co myślicie o sandaczu? A bez rybiu to i ryba jest jak krowa, nie? Szczególnie pod jakąś dobrą palankę, piweczkę, jakiś inny alkohol, właściwie to obojętne. Przyprawione głodem, najlepiej smakuje. Dokładnie. Ważne, żeby coś zjeść. Żeby cieplej było w brzuchu. Milej marudzi się na pełen żołądek. Otóż to. Tym bardziej, jak się jest tyle czarnych dookoła. Czyżby panu przeszkadzała nasza obecność, panie Morut? Myślę, że... Nie, broń Boże.
Tak sobie gadam. Mor tak na komary zawsze mówi. Tak. I tutaj od cholery. To czarne komary. Uderza się właśnie w szyję. Od tych bagnisk, które tego ciągnie. Otóż to. Nam to chyba droga na północ. Najlepiej będzie, jak obejdziecie aż do północnego garbu i samym pogórzem pójdziecie. Powinno być najbezpieczniej, choć uważajcie na to, na te elfy. Z nimi nigdy nic nie wiadomo. Ja zostaję. Z elfami to najgorzej. A gdzie teraz bezpiecznie? Można powiedzieć, że na południu. Im dalej na południu, tym bezpieczniej, panowie. Ale niedługo i tutaj zrobi się bezpiecznie. Choć wiedźminie, nie powiem, że nie przydałbyś się tutaj chłopakom. Mówią, że ten cały Drenan, ten dowódca kedweński, który przewodzi tej bandzie łupieżców, oni ukrywają się na bagnach. Tylko jak to możliwe, skoro tyle tego ścierwa, tych trupojadów, utopców, jakich nazywasz, mości panie Wilgram. Jakim cudem oni mogą na bagnach przeżyć? A nie takie rzeczy się dzieją, ludzie się potrafią przysposobić do każdego bydlęcia, co to ich podgryza i atakuje. Może już tak trupem jadą, że te utopce ich nie odróżniają. Albo zaczynają je dokarmiać i po prostu każdego intruza albo ich nowy cel rzucają nowym to kolegom. To można taką bestię oswoić? To już pytanie do Wiedźmina, nie do nas. Byłby doprawdy ogromny wyczyn. Że trzeba by najpierw uciąć obie łapy i nogi, żeby taka bestia przynajmniej na polecenie zostań reagowała. Tak, i pół mordy, żeby łapać zębiskami nie mogła. Wiesz co, zostań to nie tyle przydatne na komenda, bardziej takie nie gryź, a przynajmniej nie mnie. Jak tego by ich nauczyli, to resztę chyba by poszło. O, ja potrafię ich tego nauczyć, tak klepię się po mieczach. Kurs przyspieszonej nauki. No, jak świsnąć po prostu. A co najlepiej, pamiętaj, masz do śmierci. Propozycje mam, Wiedźminie. Koledzy. Mów jeszcze. Mości, panie Emilu. Ale mi tam nieśpieszno, żeby się pchać w ręce jakiegoś Doriana. Doriana? Dobrze mówię? Drenana, panie Mordzie. Drenana, otóż Drenana. To wasze zwady, nie nasze. To się nie proponuje, tylko może mości panie Wilgram, nie pomógłby pan z wytyczeniem szlaku, co by naszych jakieś ścierwo chociaż tutaj nie rozbiło, żebyśmy mogli skraj tych południowych uroczysk przepatrzeć. Może tam trafimy na jakiś trop. A jeżeli nie, to może pomógłby naszemu medykowi i rzucił okiem na truchło jednego z tych zbójów. Ponoć dziwny przypadek na patrolu wczoraj nasi napotkali, że rozbili mały oddział, osaczyli i został się tylko jeden. I nagle ni stąd, ni zowąd rzucać się zaczął jak szalony, widzie jakim, jakby nie wiem co zobaczył i skonał, wypuszczając pianę. Daliśmy go do medyka, no ale pan żeś jest fachowiec w pewnym sensie, może nie medyk, ale trochę z magią, tak stucha się tak jakby na medalion swój, pokazując na twój wzrokiem. Może byś rzucił okiem. Za dobre towarzystwo w podróży. I za ustępstwo w podatkach. O, to, dokładnie.
Mogę zerknąć, chociaż do tego nie potrzeba żadnej magii. Ponoć wiewiórki, jak są przyparte do muru, to potrafią całą garść fistechu wetrzeć i w taki sposób zjeżdżają. Możliwe. Może nie zauważyli, jak coś wciągnął. Może jaka trucizna. No ale to znajdziecie. Z panem Olafem. To nasz medyk. Dobra, i tak się ciężko podnoszę. Zionias, by go czasami wasi do Bagdani rzucili, to potem w ogóle już nic nie znajdziemy. Jest na parterze w izbie wydzielonej. Tam zrobiliśmy stół dla Kifelczewski. Może nie jest prawdziwego zdarzenia, ale denata da się pokroić. Pan, panie Elwejn, nie pomógłby tutaj? Poszczerbili nam oręża. Pan jest fachowiec, co by nie mówić. Zna się pan na rzeczy. Tych chłopków roztropków by chociaż poinstruował. Jak tak patrzę na to wasze uzbrojenie, to widzę tam co najmniej dwie zniżki pro publico bono podatkowych. Dogadamy się. Na kontrakt możemy przejść. Dzień, dwa, a za to wypłata jest. Jak to się mówi, dobrze płatne interesy to najlepszy interes. A teraz? Można powiedzieć, że robota iście w cenie. Zarówno pod kątem sprzętu, jak i wypłaty. No cóż, wojna wodem na młyn gospodarki. Stety i niestety. Cóż, taki krąg życia. Niestety każdy gatunek ma to do siebie, że jak za dobrze, że za długo mu wygodnie się żyje, to znajdzie sobie wroga wewnątrz siebie. A dla pana, panie Mord, mam dobre wieści. Młodym się zająłem, dałem go, powiedzmy, za pewną karę w ustępstwach od tutaj obowiązków jednemu z naszych, żeby mu towarzyszył przy spisach. Także myślę, że i nasz dostanie odpowiednią karę i będzie pan miał spokój od dzieciaka przez pewien czas. Już na zawsze? Zostanie tu z wami? O, aż tak dobrze to panie Morut nie ma. Przyda się w waszej faktorii kupieckiej, takie mam coś wrażenie. Ha. Obawiam się, że spuściłby tą naszą faktorię na dno. Zaprawdę, co oni w tym człowieku widzą, jak tak panowie opowiadaliście? Bo ja tu złotego dziecka to nie widzę. Chyba nikt nie widzi. Rozmawiając z nim, rozglądam się, tak patrzę, jaka jest pora dnia mniej więcej i się rozglądam, gdzie jacyś tacy bardziej dziani oficerowie siedzą. Jest zachód słońca. Ty oczywiście przez ten czas, kiedy tutaj jesteście, patrzyłeś, szukałeś. A tego dnia podatek przyjechał z okolicznych sił. I wiesz, że a po prostu moneta lokalna, jaka tutaj jest, później się przetopi. Jaka tutaj jest, jest umiejscowiona w środku tego budynku, na piętrze, w gabinecie tutaj komendanta, który zajmuje się osobiście rozliczaniem z każdej monety. A gdzie my mamy nasze kwatery, moście Miro? A w środku, na piętrze. Jeśli nie przeszkadza część żołnierska, a jak przeszkadza, no to zostaje zawsze stajnia. Na piętrze będzie do... Poza tym, jeżeli reszta wojska jest równy kompan jak ty, to nawet tylko będzie weselej. Byleby dyrektyw przestrzegać, to wszystko będzie dobrze. A wasze wojsko to się bawić potrafi? To zależy, czy są na służbie, czy nie. Ale mamy teraz stan podniesionej gotowości przez tego całego Drenana i przez wybiórki.
więc raczej hulanek i zabaw panowie nie uświadczycie. Jasna sprawa. A może trzeba by było trochę czujności wroga, by się uśpiło, jakby widział. Nie, panie Elwain, kto zaatakuje taki posterunek? Mamy tutaj wartowników. Mamy tutaj kilkudziesięciu bitnych ludzi zaprawionych w boju. A te zbóje, ilu ich tam może być? 20, może 30. Fortyfikacji nie ruszą. Ale ja bym ci powiedział... Jasna sprawa, ale drewniana ta forteca. Jaki materiał? Taka i forteca. Jeno drewno tutaj było, to nie fort. Tylko dawny zajazd. Jasna sprawa. Ja to się chyba właśnie minut przejdę, przespaceruję na wieczór, zachód słońca popodziwiam. Czujcie się jak u siebie, bym powiedział. Jesteście naszymi gośćmi. Możecie ruszać dalej, kiedy będziecie chcieli. Jak będziecie potrzebowali jeszcze zapasów zakupić, porozmawiajcie z kwatermistrzem naszym. Znajdziecie go w piwniczce. Noc prześpimy i pewnikiem rankiem będziemy ruszać. Będę życzył... Daję. Obudźcie, to pożegnam chociaż. No, nie będziemy budzić specjalnie. Pożegnamy się jeszcze dziś. Na razie idę się przespacerować. W porządku. Panowie, ja też wracam do obowiązków. Pani Wilgram, niech pan nie każe Olafowi czekać. Będzie znowu stękał, że ciało się rozkłada. Jakbym był potrzebny, będę przy barakach. I on wstaje, dojada jeszcze tego sandacza, rzuca ogon, te ości z ogona w ogień, bucha tak lekko i rusza. Aby to ciało dalej gniło, a nie nagle się okazało, że wróci do żywych. Jakkolwiek by to go nie nazywając. A już jednego trupłoszczyka mnie mamy na sumieniu. Albo raczej na koncie. Jak Wilgram, obstawisz coś konkretnego, co użyli? A pojęcia nie mam, ale nie sądzę, żeby to było coś wielkiego, coś, co powinno wzbudzać ich niepokój. Wiewiórki mają tam swoje jakieś medykamenty, którymi się raczą, które pewnie ich wykańczają lepiej niż wojsko, co tu siedzi za palisadem. Robią swoich własnych wiedźminów. Cóż, z takim skutkiem jak równie sensowne ich wszystkie działania. Aż szkoda patrzeć, jak cały naród raczej cała rasa przepuszcza przez ręce swoją przyszłość. Ja tylko tak dopytam, po Elwynie coś widać, że on ma jakieś pochodzenie? Można by było powiedzieć, że po prostu ma bardziej trochę szpiczaste uszy, ale patrząc na to, że końcówki dalej są zaokrąglone, to ciężko to zwrócić. Trzeba by byłoby się naprawdę dobrze przyjrzeć. Trochę taka już piąta woda po kisielu. O, na panie Elwain, to jakby tak trochę krzywiej spojrzeć, to by można za jednego z tych długouchych wziąć. Czy nie chciałem urazić, oczywiście. A czemu? Głupcy są w każdej rasie. Jakbym miał się obrażać, to prędzej za to, że jakbyś mi zasugerował, że sam bym chciał na samobójczą misję. Iść ja tylko po to, żeby nic nie zyskać. A może jak ktoś spojrzy, to może kiedyś mi to życie uratuje, jak mnie złapią przy czymś.
Pożyjemy, zobaczymy, a czasy są takie, że aż to pożyjemy coraz mniej pewne. A może ci dopomóc w tym przejściu się? O, będzie ci trochę raźniej, a raczej po, na wieczór nie będą ciągnęli Ejkowa, a tym bardziej kto lubi słuchać walenia młotem w środku nocy. Ja to też wam powiem. Rozglądam się. Czy nikt nie podsłuchuje? Ja to bym tutaj coś podpalił. I odwrócił nieco uwagę. Od komnaty komendanta, który podobał. A to ponoć ja jakoś bardziej na elfa wyglądam. Ja nic z elfami wspólnego nie mam. Także jak chcecie mi towarzyszyć, to zapraszam. I ruszam. To ktoś chętny może tobie potowarzyszyć? William, ja bo ty myślisz teraz iść do tego ciała, czy później? Ja patrzę w ogóle tak trochę ze skrzywioną miną, słuchając tego, co tam Morut sugeruje. I nawet się nie odzywam i się kieruję do tego ciała, tak. Czyli wchodzisz do środka. Mi drugi pstryczek na szyi niemiły. Wolę się przejść w razie czego pilno do pomóc Wiedźminowi z wstającym ciałem. W razie czego, jeszcze mówię tak na odchodne, w razie czego my będziemy z drugiego końca tego źródła ognia. Dobra, jasna sprawa. Poza tym też z drugiego końca sakiewki, jak już będzie moja. W razie czego będziemy mieli lecie płachtę, żeby cię ukryć. Co prawda śmierdzącą, ale kto szuka wśród trupów? Otóż to. A więc Morut idzie się przejść, a panowie wchodzicie do, powiedzmy, do budynku fortu, którym jest tak naprawdę zajazd karczemny dawny. I chciałbym dwa rzuty na oba na spostrzegawczość i to są rzut od Moruta i rzut od Wilgrama. Słońce powoli chyli się ku zachodowi. Kolejne promyki nikną w nadchodzącej nocy. No ja mam jakiś sukces. Na co jeszcze raz, przepraszam? Na spostrzegawczość. Spostrzegawczość. Ładnie. Dobra. Morut, ty oczywiście uważnie przyglądasz się, czy nikt zbyt długo nie wlepia w ciebie oczu. Kiedy sobie tak chodzisz, przechadzasz się, szukając najsłabszego punktu tego miejsca, by dostać się tam, gdzie chcesz, tam, gdzie planujesz, albo żeby zrobić tą zapowiadaną dywersję. I od jakiegoś już czasu widzisz, że jeden z nidwgarczyków, który pełni straż przy stajniach, wysoki, dość szczupły, tak samo jak wszyscy w czarnym pancerzu i regulaminowym hełmie ukrywającym twarz, przygląda się wam, a teraz przygląda się tobie. Tak rzuca, kiedy już panowie wchodzą, są blisko tego właśnie wejścia do fortu, to on uwagę tak jakby skupia na tobie. I ty to wyłapujesz, bo to są takie ukradkowe spojrzenia raz na jakiś czas. Nie mieliście przyjemności akurat z tym człowiekiem rozmawiać ani razu. A już od jakiegoś czasu widzisz, że on się wam przygląda. Moja złodziejska intuicja powiada mi, że jak ktoś mi się przygląda, to bardzo niedobrze, więc staram się zniknąć mu z oczu. Jak myślę, że jak pełni wartę w konkretnym miejscu, to nie będzie mógł tam pójść. Jasne. A ty, Wilgram, twój medalion zadrgał. W pewnym momencie, tak listego nizowego, drobne drgnięcie, zatrzymałeś się, Elwen też się odwrócił, że nie idziesz, omiatasz wzrokiem
całe to otoczenie. Dalej za tym murem, za palisadą, jest rozłożyste drzewo, klon, na którym są trzy ciała wisielców miejscowych, którzy pomagali tutaj zbirom, dostarczali im żywność i inne rzeczy. Jest całe całe obsiadły kruki, wrony, gawrony, pełno czarnego ptactwa, które siedzi przez moment w ciszy taki, kiedy tak stanąłeś, cisza taka, tylko dookoła dźwięki obozu. Ale jakby zamrugałeś, złapałeś się za ten medalion, zaczęły krakać, rozleciały się. Niektóre obsiadły te wisielce i zaczęły dziobać. Dziwne wrażenie. Medalion, wyciągasz go, jest spokojny. Kto zatrzymuje to dla siebie? Ale teraz na zewnątrz, kiedy już później wyjdziemy, to będę zwracał baczniejszą uwagę na to, co się dzieje za palisadą. Szczególnie tam w okolicach tego drzewa. W tych wieżyczkach drewnianych, trochę jak takie wiaty, gdzie myśliwy może się zaczaić na dzika i wypuścić strzałę. Tam stoją kusznicy. Wydają się pogrążeni w swojej warcie. Patrują. Nie widać żadnego alarmu, nie widać tutaj dookoła nic. Ale to stado ptactwa, które teraz jest zajęte kolacją, które oblatuje ten wielki klon, przelatuje na palisadę, przysiada tutaj. Zaczyna się rozlatywać po prostu. Dziwne uczucie. Może to ta bliskość mokradeł Ryn na południu. Tam, gdzie było widać te gazowe wyziewy w środku dnia, dalej na południe. Może to, może te uroczyska tak działają. Albo coś więcej. Dziwne wrażenie. Daje mi się zgubić tego człowieka? Tak. Wyszedłeś za drugą część budynku, no i siłą rzeczy on cię już nie widzi ze swojego miejsca. Stoisz jeszcze chwilę, ale nie ruszył. Widocznie skrupulatnie stoi na warcie. Czy widzę jakieś miejsce, w którym można się dostać ewentualnie do komnat lub odwrócić uwagę strażników? Podciągnijmy jeszcze sukces na obserwację pod to. Jest miejsce, ta cała część tego budynku, czyli ta tylnia, powiedzmy, w której jesteś, tam jest pełno beczek, jakichś skrzyń, jest wartownik oczywiście przy tym wszystkim, który przysiadł na jednej z drewnianych, na takim okuciu przygotowanym pod beczkę, taki stelaż, on sobie przysiadł przy tym, opach halabardę. Na ramię, gdzieś tam dalej, za kubką, słychać drugiego, jak daje upust w chłoniętej wodzie. A tutaj są inne towary porozkładane, skrzynie, beczki. Jest tak jakby rusztowanie zrobione, którym można się dostać prosto do gabinetu, podważając umiejętnie okiennicę. No, musiałbyś brzuch ciągnąć to. Oczywiście, ale dałbyś radę. Obserwuję to, natomiast nie podchodzę za blisko, bo nie chciałbym być zauważony przez tych wartowników. I wracam jakby na główny plac, starając się określić, kiedy oni mniej więcej zmieniają warty. W porządku. Myślę, że to nie będzie trudne, ale będziesz musiał chwilę czasu tutaj spędzić. Gdzieś ponasłuchiwać, co mówią i tak dalej. Nie? Jasne. Kiedy siadłeś w tym miejscu, znów widzisz tego człowieka. I jest adekwatna sytuacja do tego, co wyłapałeś. Co jakiś czas wzrok na ciebie. Ale widzisz jeszcze jedną rzecz. On ci daje gesty dłonią, kiedy musiał podłapać, że i ty coś na niego, w jego kierunku patrzysz co jakiś czas.
I to są gesty złodzieja. W tym razie odpowiadam mu też gestem i wskazuję głową na jakieś takie bardziej ustronne miejsce. Po czym po chwili wstaję i ruszam do tego miejsca. Mhm. On ci pokazał na palcu dwa. Za odpowiednim, tak, za jakieś dwie godziny kończy mu się wypacha. Tak. Panowie w środku. Cała część barowa, te stoły są tutaj dalej. Pełnią funkcję kantyny. Dalej jest zrobiona, dobudowana drewniana przybudówka i tam są takie nie zasłony, tylko materiały po prostu. Śpierzyny, niepierzyny, co było pod ręką ponaciągane i słychać takie odgłosy narzekania Nilfgaardzkiego z tamtego miejsca. Oczywiście kilka osób tutaj jest, dwóch, trzech Nilfgaardzczyków sobie je, czuć zapach czegoś, co się gotuje, dalej są schody na górę, przejście na tyły do wygódek. Bardzo przytulne miejsce na kostnicy. A co? Bardzo przytulne. To pan, panie Wiedźmin? Szybciej, szybciej! Kapitan mówił, że miał pan być pół godziny temu. Przecie nie ucieknie. Nie ucieknie, nie ucieknie. Ale już waniać zaczyna. Jak wam smród przeszkadza, słabą robotę sobie wybraliście. A co to, jakiś pomocnik? Na termin? Czeladnik wiedźmiński się odzywa? A może dziecko niespodzianka? Z traktu. A, wyłania się twarz dosyć drobnego mężczyzny. Posiwiała, z takim długim nosem, ze zmarszczkami, taką brodawką przy ustach. Niewielki wąsik siwiejący, pociągły podbródek i takie binokle naciągnięte, aż jak szklane, jakie niebieskie szkło. Na nos wciśnięte. Uśmiecha się lekko szczerbato. Kowal niespodzianka sobie trupowi wbić do głowy, że ma leżeć spokojnie. To kołek osinowy chyba trzeba. W serce prosto. Co by umrzyk nie powstał. Jak to jest, panie Wiedźmin? A zresztą chodźcie, chodźcie już. Bo nam spojrzeć trzeba. Na nieboszczka. Doprowadźcie. No to tutaj jest, przecież niedaleko, no. Widzi płachty i on odsłania. Szybko, szybko. Porozkładane ma oczywiście noże, piły, jakieś metalowe, drobniejsze elementy. Wszystkie precjoza, jakie powinien mieć dobry medyk. Czyli tak, żeby wyglądało strasznie. Cię tu już coś grzebali w tym? A, tylko pobieżnie, pobieżnie na razie. Przerzuciłem tamtych, co ich usiekli, no ale trochę powiedzmy, że werbor bitwy uszkodził zarówno tkankę mięśniową, jak i organy wewnętrzne, no i kości też. Ten jest w najlepszym stanie, bo ponoć się rzucał jak szalony. Jak obłąkany. On odsłania jednym ruchem tą białą, no w zasadzie białą, szarawą, pobrudzoną od juchy płachtę, zrzuca ją na bok, tak zakręca. Odwiesza na taki stelaż drewniany i jest przed wami nagi elf. Ma ślad po ostrzu, którym musiano go przebić dla pewności. Być może ma taki zastygły, faktycznie wykrzywiony wyraz twarzy i wybałuszone, teraz zakryte tym bielmem oczy. No i lekko faktycznie śmierci. Długouchy. To co, panie Wiedźmin? Od czego byście zaczęli? Może ja się czego nauczę? Ha! Zobaczymy, czym wiedza uniwersytecka, a czym wiedza z wiedźmińskiego siedliszcza. Niedźwiedź takiego, żem nie widział.
No niewielu już nas zostało w całym fachu, a z naszego cechu to pewnie kilku się błąka tu po północy. Dobra, dajcie jakiś kozik. Ja to co prawda nie nowigradzki chirurg jestem po Akademii Oxenfurtu, ale coś tutaj naciąć czy sprawdzić mogę. Ja będę ciął, a Waś mów, czego zaczynamy. Tniemy od razu, czy chcesz rzucić okiem na co? No ja chcę najpierw obejrzeć go tak ogólnie, podchodzę do niego, sprawdzam jak wygląda jego twarz, sprawdzam oczy, czy są jakieś, no teraz to już nie będą przekrwione pewnie, ale w jakim jest ogólnie takim stanie, jeszcze bez krojenia. Dobra, rzuć na rozum, ale na plus 2, bo zakładam, że Elwain też w tym uczestniczy, czy nie? Tak, jak najbardziej. I medyk też uczestniczy, więc plus 2. Nic. Oglądasz ciało zastygłe w takim już... Zasadzie zduźniony, bo to nie jest ten skurcz pośmiertny. Więc oglądasz, przewracacie na lewą, na prawą stronę. Szukacie jakiś inny kran, jakiś kłódź, czegoś takiego i nie widać niczego, co by się rzuciło wam w oczy na te oględziny, powiedzmy. Jest tutaj niekorzystne światło, bo jednak jest to zasłonięte, padają tylko płomienie z lamp. Ale wydaje się, że sama skóra, ciało nie posiada żadnych innych ran. Ja tu nie widzę nic szczególnego. Chłop mógł równie dobrze jakąś trefną gorzałę wypić albo ten ichni narkotyk wciągnąć i kiknąć. A wasi tu jeszcze go doprawili, to ciężko teraz powiedzieć, co się stało. No to zobaczmy gębę w takim razie, może jaki obrzęk jest. I nos, można zobaczyć, czy włożę mu tam co, może faktycznie ten go białego pistechu jeszcze coś wyciągnie, jak zostało. Chyba, że wszystko się wchłonęło, ale nie zaszkodzi sprawdzić, a później chyba kroić będziemy. Może głupio zabrzmi, ale ja bym proponował sprawdzić zęby. Zęby wam powiadasz? No ja słyszałem takie pewne legendy, plotki o tych wariatach, że potrafią chować tam niektóre rzeczy, a patrząc na to, że chyba nie smak mu było być złapanym, to może sobie jeden zastąpił czym więcej. Dobra, rzućmy jeszcze raz w takim razie. Tak samo na plus 2. Teraz Elwyn niech rzuci. W takim razie jak się uruchomił, przejął pałeczkę, to niech rzuci. Rozum na plus 2. Ma ten plus, że może forsować. Sam rozum? Tak, sam rozum, bo nie macie medycyny, więc. Spodziewałem na 9 kostkach przynajmniej jednego sukcesu, ale zbytni optymizm. Plus 2. A, by 0 był. A, jest całe 0? Są całe 3. Są całe 3, bardzo ładnie. Zaglądasz tę gębę, tą jamę ustną, spatrzysz na zęby. Elfy mają to do siebie, że mają te drobne, takie białe zęby z tymi trochę tymi kłami. I przejeżdżasz zdrowe dziąsła, mimo tego, że osobnik jest ewidentnie wychudzony. Dalej patrzysz, faktycznie zaglądacie do nosa, do gardła, głębiej, trochę światła rzuć do środka, żeby coś zobaczyć. Ale tutaj też oględziny nie przynoszą nic. Za to tak rzucają ci się w oczy dwa zgrubienia. Tak jakby kiedyś coś trafiło go w szyję.
to nie były jakieś... Ciężko powiedzieć, czy głębokie rany, czy nie, ale tak jakby ktoś go widelcem, którym się na bogatszych domach podaje mięsiwo, który ma dwa kolce, jakby ktoś go dziubnął tu, w okolice szyi i barku. Rana oczywiście nie była w żaden sposób szkodliwa, nie trafiała w żaden życiowy punkt, oczywiście nie w tętnicę. To tak jakby... I tutaj są takie, tak jakby brodawki narosły, tak jak skóra zgrubiała w tym miejscu. Coś takiego. To jest jedyne, co się rzuca w oczy, poza tą oczywistą raną miecza na ciele na ten moment. Żadnych oznak tutaj w jamie ustnej, w nozdrzach zażycia narkotyku, czy też trucizny. Jak wasi go oganiali, to co wyjmowali z niego cokolwiek, no pomijając miecz. Nie no właśnie, chyba nie, nikt mi nic nie mówił, co by, no na pewno zabrali oręż, ten pancerz ich nie ściągnęli i no i tyle. Nic chyba więcej nie ma, ale to kwatermistrza można jeszcze zapytać, co tam miał przy sobie, bo co było, to zawsze zabieramy. A jego kompanii nie mieli żadnych dmuchawek może? Nie. Łuki jeno. Ścierwa szyją do nas łuków z tych ząbkowanych grotów w strzałach. To robi paskudną sieczkę, jak takiego grota wyciągam. Zazwyczaj kończy się piachem. Doskonałość tradycji. Ja ściągam medalion i chciałbym przejechać właśnie tak po jego ciele. Szczególnie tam skupiając się na tym miejscu, które wskazał Alwyn z tymi zgrubieniami. Mhm. Chciałbym sprawdzić, czy coś się odezwie. Ściągasz medalion do dłoni, rzuć na czarostwo. Jeden. Mhm. Przejeżdżasz palcami po tym zgrubieniu, skupiasz się, zamykasz oczy. Medyk mówi do ciebie, Elwain. A co ten wyczynia znowu? Energii szuka. Nieludzkiej. Przejeżdżasz tymi palcami i dojeżdżasz aż do klatki piersiowej, do serca. I w tym momencie czujesz podobne delikatne drgnięcie, co poczułeś na zewnątrz. Odciągasz palce. Od ciała. Zróbmy tu pauzę. Mord. Bo też oczywiście wam przygotowanie trochę zajęło. To nie jest tak, że jest sekunda, tylko dokładnie oglądacie. On też musi zapisać raport, żeby później przedłożyć komendantowi. Więc to się schodzi. Minął czas, Morucie. I faktycznie w tym umówionym miejscu za budynkiem kuźni jest taka wnęka, gdzie zazwyczaj ci dwaj kowale chodzą siku zrobić, bo nie chce im się do wygódek chodzić. I wy tam spotykacie się poza zasięgiem wzroku, no i słuchu, bo praca została zakończona w kuźni na dziś dzień i poza zasięgiem wzroku Nilfgaardczyków. Tego chcesz Nilfgaardczyków? Podglądam na niego podejrzliwie. Ściąga hełm. Ewidentnie blada twarz, lekko wychudzona, ale uśmiechnięta w twoim kierunku. Od razu wyłapałem swojego człowieka. Nazywam się Talbert. I nie jestem Nilfgaardczykiem, jak pewnie się domyślasz. Wyglądasz jak Nilfgaardczyk. To co tu robisz? Nawet potrafię mówić jak Nilfgaardczyk. Co tu robisz? Mam nadzieję, że nie czaisz się na to, na co ja się czaję. Nie, przepatruję obóz. I zauważyłem Wiedźmina. No jest tak. Widziałem, że jest z tobą. Jest. Posłuchaj. Myślę, że byłbym w stanie dostarczyć ci
wiele monet, gdyby udało ci się wyprowadzić Wiedźmina na trochę na północ, na pogórze. Mielibyśmy sprawę, która wymaga osoby takiej jak Wiedźmin. Nie chcę tutaj wchodzić zbyt dużą ilość szczegółów, sam rozumiesz. Zbyt wiele uszu, zbyt wiele oczu, a i nie wiem, czy tobie nie przyjdzie do głowy iść zaraz do komendanta, że jest tutaj w obozie szpieg. Co to za szpieg, który nazywa się szpieg? Kiepski. Ale co to za wojsko, które nie ma już armii? Ale uśmiecham mamy. Się lekko. Porozmawiam z Wiedźminem. To wam się jeśli opłaci. Jeśli się zgodzi... Co? To wam się opłaci, jeżeli przystaniecie później na naszą propozycję, ale na razie po kolei. W dzień... Jeśli się zgodzi, to jutro rano spotkamy się przy bramie. Świetnie. Jeżeli dojdziemy do konsensusu, przeprowadzimy was bezpiecznie do Brucz, bo zakładam, że tam zmierzacie. Tyle usłyszałem, że chcecie iść dalej, na zachód. Strzały wiewiórek nie będą wam straszne, ale tak jak powiedziałem, jest jeszcze jedna sprawa, która wam się opłaci nie tylko drogą, ale i dobrą monetą. Ja mam powoli głową. I nie mówiąc nic więcej, odchodzę. On zakłada ten pełny hełm, poprawia pancerz. Hełm oczywiście zniekształca głos, a więc do rana. I odchodzi. Tak, kieruje się tam, gdzie weszli Wilgram i Erwin. Podczas tego oczekiwania zapadła już noc. To ptactwo dookoła kracze, dając koncert pewien nocnych odgłosów. W ognisku, gdzie piekły się ryby, na tym ruszcie, dalej trzaska wesoło ogień. Kto inny zajął tam miejsce, a ty wchodzisz do środka. Panowie. Kroimy? Zwraca się medyk. Czy jeszcze coś? Chcielibyśmy zerknąć. Kroimy. Daję pan nóż i siadamy do kolacji. A te czary-mary z medalikiem coś dały? Bo takich zabiegów to nie widziałem. No zaraz się przekonamy. Dobra, to od góry do brzucha ciągnę. I faktycznie on rozkrawa. Zaczyna wkładać takie narzędzia, żeby roztworzyć klatkę piersiową, żeby zerknąć na płuca, żeby zerknąć na organy wewnętrzne. Elwain od razu kość adrenaliny dla ciebie. Widzisz wnętrze człowieka, które się tobie obrazuje. I faktycznie, Wilgram, zerkasz pewnie w pierwszym momencie na serce. I ono wygląda tak, jakby jakaś zielona trucizna i jakby zaczęło gnić na zielono. Bez żadnych przyczyn te żyły biegnące do niego są takie, jakie powinny być, takie jak ci się wydaje. Ale to serce jest tak jakby pokryte zielenią. Nie jest to żadna pleśń, jakby przybrało ten kolor z niewyjaśnionych przyczyn. O, chyba jest przyczyna. Przynajmniej zgonu. Można powiedzieć, że pękło mu serce, ale jeszcze takiego, żem nie widział, panie Wiedźmin. No, naprawdę wygląda na porządnie zakochanego. Czy ja znam jakąś truciznę, która mogłaby to zrobić? Ewentualnie zakażenie jakiegoś potwora, coś takiego? Rzuć na wiedzę o potworach. W takim razie.
A, to na wiedzę, tak? Tak, tak. U ciebie to jest wiedza. Znaczy fach. No. Bo właśnie nie, wiedza nie, albo wiedza, fach. Wiedza. No. Tak, się wierzgieliło. Wiedza oczywiście. Trzy sukcesy. Wiesz co, nie wydaje ci się to jako działanie jakiejś trucizny, bo byłyby pewne inne raczej skutki, chyba że prosto w serce sobie to wpakował, ale wtedy jakieś nakłucie czy cokolwiek byłoby widoczne, a tu jest po prostu tak jakby obrzęk wywołany w samym sercu. Potwór to całkiem możliwe, tylko jakiego rodzaju? Bardziej ci to wygląda na efekt działania właśnie magii, co by utwierdziło twój medalion. Znaczy odczucia związane z medalionem. Tylko czy to jakieś zaklęcie, urok? Ciężko ci powiedzieć. Dwa zgrubienia, na które Elwain zwrócił uwagę, to by mogło wyglądać na, jakby było świeże, może na ugryzienie jakiegoś wampira. Ale nie z tych bezrozumnych, prymitywnych, ale z tych, może nie wyższych, ale tych rozumnych, może alp. Nocą do niego przyszedł, pożywił się, w Alpy mają to do siebie, że pobierając krew puszczają pewnego rodzaju toksynę, która usypia, przez co ofiara miewa koszmarne sny, ale przeżyje. Jeżeli nie jest to wampir obładnięty tym szałem głodu. Może coś takiego. Dotykasz jeszcze dwoma palcami rozstawu, to mogłoby się zgadzać. Może Alp? Może Bruxa? Może Katakan? Może Mula, o której niewiele wiadomo? A może i faktycznie gdzieś w tym wszystkim jest wampir wyższy? Bo wampiry to taka grupa potworów pokoniunkcyjnych, gdzie istot, które przybyły ponoć tutaj w czasach koniunkcji. I niektóre z nich, nieliczne, cechują się właśnie bardzo wysoką inteligencją, nawet przewyższającą ludzi. I magia w tym wszystkim. Dziwne. Czujesz taki też w tym wszystkim dziwne odczucie kierujące twój wzrok w kierunku południowych mokradeł. Tak jakby jakaś siła, kiedy trzymasz medalion, niczym wahadełko przeważało cię w tamtym kierunku, w tamtym spojrzeniu. Ale kiedy kierujesz je tam mimochodem, spoglądasz na Moruta, który wchodzi i widzi trochę odciągnięte zasłony i wybebeszonego Denata, który lekko ciągnie. I widząc wnętrzności, myślę, że kość stresu ci się takim szokiem od razu podnosi. Adrenaliny oczywiście, nie stresu, to nie opcja. Ale czy się panowie bawicie? Kolejny pomocnik przyszedł, widzę. Iście w Wiedźminie? Śmierdzi tu jeszcze nastajanie. Musi śmierdzić. Ten, co leży na stole, czy ten dziadek, co kroi? Hehe, dobry żart. Czyli dziadek. A Wiedźminie, ci twoi pomocnicy to... Czy to wszyscy te dzieci niespodzianki? Jedno spod kowadła, a drugie to nie wiem spod. Spod stajni chyba. Hehe. A może są dobrymi kompanami. Słuchajcie, tutaj... No rzeczywiście nie zginął w sposób naturalny. Coś go zatruło, zaczarowało. Może być efekt działania wampira. Jednego z tych wyższych. Wampir? Panie Wiedźmin. Jakżeście to dedykują? Widać, że dziadek się zmieszał. Ściągnął te swoje binokle, patrzy tymi oczami wytrzeszczonymi.
Jaki wąpierz? No widzicie, dziadku, są na tym świecie rzeczy, co się fizjonomom nie śniły. A wam tutaj, na takim zadupiu, to szczególnie. No i w dodatku śmierdzicie. Chyba, że wiewiórki mają wśród swoich, albo ci asanci tutaj, jakichś magów pochowanych w szeregach. Nie no, gdzie tam? Gdzie tam magowie tutaj? Wszyscy albo albo są pod kontraktem cesarstwa, albo już dawno jak mieli rozum w głowie, to do Kowiru uciekli i do Powis. Albo na stosach u Radowida jeszcze dygocą. No co dziadu, jak kolega mówi. Jak nie czarodziej, to wampierz. Na tak, pół... jak coś obłąkanego, a jego raczej z tych bagien. Na południe ktoś się zapuszczał? Coś tam jest innego niż bagna? Nie, tam panie bagniska są, ciągną się i ciągną. Jeszcze Jaruga teraz wylewała i to jeszcze bardziej rozłożyste się porobiło. A nasi, a jakże, puściliśmy patrol. To te cholerne utopce połowę nam wytrzebiły. Że zeszli, jakie ogniki ponoć oglądali, światełka ich wciągnęły. Myśleli, że obóz grasantów. A tu cyk, za łydki i do wody. I czterech chłopa poszło w bagno. No wiecie, przy w najgorszym przypadku, no... Wam tutaj siedzieć za palisadą i na bagna nie chodzić, to się to nie przepałęta. Tamci, jak będą mieli tyle szczęścia, co ten tutaj, to szybko nogi wyciągną. No to ładnie, ładnie, dziadek tak się po tej łysince zaczyna drapać. Ten cały, co z wami przybył, ten kapitan von Trogen, ponoć chce z naszym komendantem obławę urządzać na dniach, na bagna. Łabą chcą iść. Tego całego Drenana, czy jak mu tam, tego Kedwyńskiego, zbiera łapać. Zaraza. Nie mogli mnie bliżej południa na stacjonowanie przydzielić. Siamać. Biednemu to zawsze wiatr w oczy. Co ja mam w raporty wpisać, że go wampierz urąbał? Radźcie, Wiedźminie, bo ja to muszę i w papier ubrać. Albo panowie radźcie, jacyś tacy pomocnicy wielcy. Radcy. A kto ci będzie te papiery kwestionował? Jesteś na zadupiu. Zadupne okoliczności. Zadupny dup. I zadupny potwór. O, synku, żebyś zobaczył, jak u nas zadupne papiery się kwestionuje. Żebyś zobaczył. Pisz pan wąpierz, a później przyjdą. Będą pana pytać, ale nas już tu nie będzie. Wpiszę, że Wiedźmin orzekł. Pan chyba w raporcie to nie skłamiesz. Pisze, że Wiedźmin orzekł, a jakże mam podkładkę. Ha. No i kto będzie kwestionował? Specjalista. Więc, a jako człowiek uczony, zasięgnąłeś porady człowieka w fachu. Tym bardziej. Rączki możesz umyć, a potem to skwestionuje. Bo kto znajdzie. Tak się rozglądam niecierpliwie. Tak czy inaczej, panowie, ja mam do was sprawę. Taką z dala od tego śmierdzącego tutaj dziada lub trupa. A nie. Spieprzaj to w ogóle pan stąd. Już się pan denerwujesz. Z miłą chęcią. Będzie mnie obrażał. Ja, panie, studiowałem w uniwersytecie na południu. Ciężkie terminy i studia i praktyki później. Gdzie na południu? Mnie tu nazywać. Uniwersytet na południu to brzmi jak uniwersytet za rogiem. Precz mnie Nic stąd! Nic nie warte. Precz! Wychodzę. Ja już sobie uzupełnię wszystko. Dzięki panie Wiedźmin za pomoc. Się upomnijcie u tego całego von Trogena. Jak taki pomocny, to niech i obławy chce urządzać, to i niech wypłaci. A! Wiedźminowi. Część należną za pomoc. No to na pewno się upomnę. Wychodzicie
gdzieś tam za schody. Dalej jest taki kantorek, jest okiennica wychodząca dalej. Mord może sobie przepatrzyć wszystko, czy nikt nie słucha. Przepatruje. I wydaje się dobry moment. Na zewnątrz słychać taki harmider po przeciwległej stronie, kiedy żołnierze się śmieją, więc dobry moment, żeby omówić sprawy. Dobra. Mord, widzisz, taki niby człowiek edukowany, uniwersytecki. A śmierdział. A zdenerwowanie weszło. I śmierdział przede wszystkim. No nic, panowie. Sprawa wygląda tak. Zaczepił mnie taki jeden. Nietutejszy. Podszywa się pod wojsko. I zaoferował nam robotę. No właściwie Wiedźminowi. Na północy. Zapewne dlatego poszukiwanego Drenana. Podobno bardzo dobrze płatną. Jeśli chcemy się na nią zgodzić, to rano musimy stawić się przy bramie. Nie wiem jak wy. Tu jest niby miło i przyjemnie. Ale czarni nigdy nie będą nasi i nie widzę powodu, żeby im pomagać. No, tacyście pewni, że nie będą nasi? Pójdziemy spracować z tym Drenanem, a jutro rano czarni nam dupy strzałami naszpikują. To nie my, oni to nie elfy. Ale pamiętaj, to nie ktoś jest nasz, tylko my jesteśmy ich. Bo to nie my stoimy za stołkami z buławą i wielkim ego. Dobra, dobra. Wspomnij sobie jeden z drugim, jak te wszystkie kraje wyglądały jeszcze parę lat temu. Ludzie w karczmach się cieszyli, bawili i tańczyli. Teraz jest tylko smutek i poruta. Może i porządek. Ale życia to w tym nie ma. Właśnie widzę. Patriotyzm się odezwał. No nie chodzi o patriotyzm. Tu chodzi o to, żeby życie było takie samo jak kiedyś. Co za interesy trudniejsze? W moim fachu trudniej. I ty się w Wiedźminie tak nie uśmiechaj pod nosem. Tobie też łatwiej nie będzie. Cesarstwo nie lubi odmieńców. Za jakiś czas będziecie nieprzydatni i pozbędą się was wszyscy. Póki będą się bać w bagna chodzić całymi oddziałami, to i robota się znajdzie. Produkują sobie tyle magów, że nie będą was potrzebować. Wasza decyzja. Droga niby i tak nam na północ, więc... No właśnie. O tym nie wspomniałem. Co do drogi obiecali, że kiedy wykonamy dla nich to zadanie, to nie dość, że nam zapłacą, to jeszcze nas bezpiecznie przeprowadzą do Brugge. Cóż, trzeba wybrać mniejsze zło z tego. Jedna banda debili przy... albo druga. Gdzieś pies szczeka za tą okiennicą na terenie. Może jakiś chłopa został. Ale jest drgnięcie medalionu i to takie mocniejsze u ciebie, Wilgram. Dobra, i tak mieliśmy się jutro rano zbierać, więc możemy się spotkać z tym człowiekiem i przynajmniej dowiedzieć się, czego są ci z jego oddziału. A w najgorszym wypadku, jeśli już nam nie zapłacą albo nam nie pomogą, to przynajmniej może nas nie zastrzelą. Jedno wiem. Jeśli to jest ten Drenan, o którym kiedyś wszyscy mówili, to czarni go wcale łatwo nie dorwą. Ponowne drgnięcie medalionu. Tak jakby pch. I spokój. Zglądasz się dookoła. Wydają się wszystko w porządku dookoła. Głosy, żołnierzy. Ten pies się odzywa za okiennicą. Szczeka. Czy jest? Proszę, proszę.
Chciałem tylko dopytać, czy ja z tego miejsca widzę na południe od tego obozu, tak nad tą palisadą? Czy ona jest na tyle wysoka, że mi zasłania? Czy gdzieś nie, widzę jest, te jesteście na parterze, tu absolutnie nie widzisz. Palisada wszystko zasłania. A jak myślicie? Raczej usług przeciwko Nilfgaardowi od nas nie chcą. To co? Się nagle okaże, że to, co leży w kostnicy, to też im usuwa. Nie daje spokojnie spać. I są tego bardziej świadomi od naszych wojskowych przyjaciół. Słuchajcie, czy oni, czy czarni, jedni i drodzy będą chcieli od nas tego samego. A nam droga na północ. To lepiej nam być za pan brat z tymi, co są na północy. Czarni nam tam nie pomogą. Słychać parskanie koni w stajni. Zdecydowanie głośne. Słychać, rozglądam się. Słychać, jak ktoś wysyła, jakiś oficer wysyła podwładnych do stajni. Po nim w garstku jakieś szwargotanie i krzyki rozkazów tyczące się tego, żeby te konie opanować, które wyłapujecie już. Czy coś dostrzegamy? Nie, tutaj macie tą jedną okienicę, otwieracie, poza tymi odgłosami, które wychodzą, nic. Przed wami część palisady, księżyc, który oświetla tutaj na bezchmurnym niebie część terenu. Są wartownicy przy tych skrzyniach, które na tym rusztowaniu, które przypatrywałeś, Morucie, wcześniej. Oni są też, podnoszą głowy, jakby szukając czegoś. Na zewnątrz, po przeciwległej stronie, widzicie tylko drzwi, tą framugę otwartych drzwi. Tam jest poblask ogniska i słychać poruszenie, jakie się tam dzieje. Tym wszystkim do koni, do tego psa dołącza też ptactwo, które obsiada tą palisadę też po waszej stronie, przy tej okiennicy, i głośno kracze. I twój medalion wiedźminie znowu. Co się dzieje? Ktoś wychodzi tutaj. Chodźmy. I idę w kierunku, no właśnie, tego armidru, tego hałasu. Dobra. Wychodzisz na zewnątrz, panowie? Zostajecie, że wychodzicie? Nie, też wychodzę. Z nim. Dobra, wychodzicie. Na zewnątrz jest poruszenie. Nilfgaardczycy są przy stajni, są otwarte, uchylone, przepraszam, te drzwi stajni. Tam jakieś zamieszanie jest, bo słychać krzyki ludzi i koni. Straszne parskanie. Jakby konie wpadły w szał. Nie mają furię, a to są konie żołnierskie, więc mają siłę i krzepę. Słychać tłuczenie kopyt o drewniane boksy. Dookoła ptactwo, które obsiadło cały teren swoim krakaniem, wtóruje temu. Światło księżyca pada na wszystko. Żołnierze wyciągają, trzymają dłoń na rękojeściach, mieczy, patrzą na swoich dowódców, do część kadry dowodzącej, która też przegląda ten teren. Ludzie wyglądają, opadają. Nad wami na piętrze, z tej okiennicy, w biurze, w gabinecie, przepraszam, komendanta, pali się świeczka jakaś albo lampa. Gdzieś tam dalej, w innym pokoju również, gdzieś tam siedzi bezpiecznie Jan przy swoim przydziałowym żołnierzu przy pracy biurowej. A rzućcie na spostrzegawczość wszyscy. Ja to mało spostrzegawczy, jak na złodzieja jest. Ty musisz mieć oczywistą okazję, żeby w ogóle chcieć się ruszyć do tego, co będziesz przeglądał. Ale macie sukcesy. Znaczy, Wilgram nie ma. Ja nie. Patrzę pod nogi, nic nie ma. Tak, Wilgram. Ty masz, Morut. Jest sukces. Aha. Jeden przecież. A dobra, bo ja miałem nieprzewinięte te. Dobra, no, miałem nieprzewinięte rzuty. Okej. Wy dwaj dostrzegacie, że
przy części, przy tej stronie bramy na lewo, jak idzie palisada, są dwie te wieżyczki strzelnicze, gdzie stoją kusznicy. Mhm. I oni w odróżnieniu od pozostałych stoją sztywno, jakby wpatrzeni w jeden punkt, by zastygli z tą bronią. Wskazuję na niej i mówię tam. Krzyczę tak, żeby usłyszeli wszyscy. Mhm. Część osób odwraca się w tamtym kierunku, trochę nie łapiąc, o co ci chodzi. Wilgram też, myślę, że widzisz, jak nienaturalnie, niczym posągi, stoją ci kusznicy. Tak jakby zastygli, wpatrując się w pewien punkt. W tym momencie słychać trzask boksów stajni, krzyki przekleństwa i dwa konie wypadają na plac. Bez siodeł, bez żadnego przyrządowania zaczynają biegać, ktoś próbuje je łapać, ktoś biegnie, jeden z chłopów, którzy to pomagają, z taką liną, żeby zarzucić koniowi na szyję i próbować pętać. Robi się totalny rozgarbiasz. To ja teraz, jak widzę, że jest taki chaos, spoglądam w kierunku tych strażników, którzy pilnowali tej... Oni wybiegają tutaj, żeby pomagać. Absolutnie ta część jest pusta teraz. No to kieruję swoje kroki tam. Mhm. Żeby... Poczekaj. Mhm. Jak ja widzę, że Mort leci, łapie go za rękę tak jak do ucha. Ale tylko mi się nie waż wrzucić czegoś młodemu, to nigdy się od niego nie uwolnimy. Zawsze będą mieli jego na sumieniu, a nie nas. W razie czego. Nie jestem pewien, czy zrozumiałem. W sensie, że masz podłożyć cokolwiek. Jeśli coś weźmiesz, to podróż już coś oś młodemu, żeby na niego poleciało. Wypadają kolejne trzy konie z tej stajni. Słychać trzaski kolejnych boksów w środku. Wlatuje koń niczym oszalały w jednego z żołnierzy, który próbuje zatrzymać, łapać, rzucić coś na niego i tratuje go, powalając na ziemię. I w tym momencie widać, jak jeden z kuszników z innej strony widzicie, jak idzie sztywno do bramy i zaczyna podnosić belkę. Pytanie, które z wampirów mogłyby hipnotyzować ludzi albo przejmować kontrolę nad zwierzętami? Miałeś dużo, dużo sukcesów w wiedzy o potworach, nie każe ci rzucać. To mogłaby to być Bruxa albo Alp, ale pobieranie krwi od ofiary musiało być długie i wtedy taki wpływ mógłby zostać wywarty. Jedynym wampirem, tym rozumnym, poza wyższym, który z pewnością mógłby coś takiego zrobić, tak jak podają niektóre księgi w wiedźmińskich siedliszczach, jest wampir, o którym bardzo niewiele wiadomo, ale jest krewnym Alpa i Bruxy, czyli Mula. Opisuje się ją jako kobietę wysoką, szczupłą, ale nieskazitelnej i pięknej urody, która samym spojrzeniem jest w stanie owładnąć swoją ofiarę. I nie jest też w żaden sposób agresywna ani bestialska w porównaniu do swoich konfratrów niższej kategorii. A nawet jest bardziej subtelna niż Alp czy Bruxa. Ale bardzo niewiele o tym wiadomo. W każdym razie, kiedy kusznik otwiera bramę, tak jak na zawołanie, jakby na to by czekało, furkot strzał i dwaj kusznicy, którzy stali sztywno, wypadają ze swoich wiat, zwalając się na ziemię, a przez bramę, tak jakby czekając, która była otwarta, wjeżdżają trzy konie. I wśród nich jest pancerna, odziana na czarno, jeszcze w tym poblasku ogniska i kilku pochodni, to się skrzy niczym węgiel taki wypolerowany, na płycie czarna sylwetka, z wygrawerowanym, naciągniętym kedbeńskim czarnym rumakiem z czerwonym rogiem. Godło Kedben i wielki miecz u boku, nie u boku, tylko w ręce, który jednym płatem ciosa przecina od tyłu Nilfgaardczyka w średnim pancerzu. Podnosi się alarm dookoła, jest wycie rogów nilfgaardzkich. Tobie, Wiedźminie, drży medalion całkowicie teraz.
I to wiesz, jesteś pewien, że nie jest to ze względu na ludzi, którzy się tutaj wbijają, tych dowodzonych przez pancernego. Pozostali nie mają tak imponującego ekwipunku, mają wybrakowany, część w kolczudze, część po prostu średnie pancerze, niektórzy nie mają w ogóle, mają prosty oręż żołnierski, który im pozostał, ale w większości mają wszyscy gdzieś ten herb Kedwen na sobie. I robi się zamieszanie totalne. Rozgardiasz bitwy. Strzała wbija się obok ciebie i Elveina przy framudze, wystrzelona przez jednego z łuczników, którzy stają przy bramie. Panowie, myślę, że zrobimy sobie inicjatywę. Ty, Morut, kiedy wyszedłeś tam na rusztowanie, wyjrzałeś jeszcze, widzisz, co się dookoła ciebie dzieje. I żeby sobie uporządkować nasze ruchy, zrobimy sobie po prostu inicjatywę, będzie nam łatwiej. Więc rzućcie kość, inicjatywa kość i dodajcie swoją zręczność. Ja wezmę wyniki. Jakieś minusy tam za pancerz były? Tak, minus 2 za pancerz średni, minus 1 za pancerz lekki. To ja mam... A dobra, nie zdarzyć się. 7 plus moja zręczność to 5, minus 1. Czyli mam 11. Dobrze. Elwain? Próbuję analizować, gdzie jest ten pancerz, bo pamiętam, że... Ty masz lekki pancerz, tak? Minus 1. Jeden. I zręczność do tego. Tak. Okej. Czyli by było 10. I Wilgram. 8 plus 1 to jest 9, tak. 9, dobra. Czyli Mord, ty jesteś na tym piętrze. Dalej jest ten gabinet, w którym pracuje dzisiaj cały czas Jan w towarzystwie swojego zwierzchnika. Ale ty kierujesz swoje kroki do gabinetu tutaj komendanta, którego nie ma teraz, bo jest na zewnątrz, na pewno. Wchodzisz do środka. Jest uchylony. Wchodzę i szybko zaczynam przeszukiwać ten gabinet, robiąc jak najmniej hałasu w poszukiwaniu tych pieniędzy, które tu podobno są zgromadzone, ale może jakichś ważnych dokumentów czy czegoś takiego. Zwinne palce. Tu już od razu sięgasz do kłódek, wyciągasz swoje narzędzia, plus jeden jeszcze masz do tego. Od razu, co jest zamknięte, to otwierasz, sprawdzasz. Super, jest. Są dwa sukcesy. Bardzo ładnie. Roztwierasz, patrzysz, jest sakiewka pełna monet, którą od razu sięgasz, nie patrząc po nią. Zapiszesz sobie sakiewka. Przeglądasz papiery, są tu raporty z tych wypadów, ze zwiadów. Informacje, jakie zgromadzono właśnie o tym całym drenanie z Devon. Znajdujesz też na szybko, bo też było odłożone obok, że przywódca komanda nazywa się Endil i służył wcześniej w jednym, podczas II wojny północnej po stronie Nilfgaardczyków w brygadzie Vryghet. Więc dobra, zabieram dokumenty. Jeszcze te dokumenty dotyczące tego dowódcy komanda i Drenana. I czym prędzej wychodzę, przymykając z powrotem okno tak samo jak było. I chcę zejść na plac tak, żebym był widziany na placu, że biorę udział jakby w tym całej panice, co się tam dzieje. To stop. Stop. Zabierasz dokumenty, kładziesz jedno na drugie, zabijasz. W tym momencie cień miga za okiennicą, tak jakby światło, te świeczki, które tu są, przygasły dosłownie. Za ścianą słyszysz piskotanie Jana i także tego żołnierza, który na niego klnie, żeby się uspokoił. Po chwili jest krzyk z tamtego pomieszczenia i jeszcze głośniejszy krzyk, za który łapiesz się dosłownie, ściskasz sobie uszy, żeby mózg ci nie wypłynął. Opadasz na ziemię, zaciskasz uszy. Jedna adrenalina dla ciebie. Ty, Wiedźmin, ty, Elwain, też słyszysz ten krzyk, tylko że z dołu, zanim wy zdążyliście zareagować. Jest potężny krzyk, który powala też żołnierzy. Widzicie, że nawet ci, kiedy opadacie, widzicie, że nawet ci zbóje, ci partyzanci, którzy tu wpadli, również
pewnym stopniu ulegają temu krzykowi, poza jedną osobą. Poza tym wielkim, zakutym w czerń bojowniku, który w tym momencie podjeżdża do stojącego z wyciągniętym mieczem, w zasadzie kulącego się komendanta i jednym ciosem po prostu chlasta go od klatki piersiowej do twarzy. Gdzieś tam dalej jest jest Erwin, Emil, i też zakrywa uszy. Elwejnie, dodaj sobie kość adrenaliny. I co robisz? Co robię? Ten krzyk w końcu się kończy. Jak u ciebie jest ze strzelaniem? No nie masz łuku ani kuszy. Tak, ale wiesz, zastanawiam się, czy możesz tylko by było zajrzeć w pomieszczenia, żeby ostrzeliwać się jednak z parteru. Znaczy, przepraszam, z piętra. Dałoby radę przez okiennicę na piętrze, ale musiałbyś mieć z czego to robić. No, kusze najbliższe są przy wieżyczkach drewnianych, obserwacyjnych. Więc jest to, no musiałbyś wejść w plac walki, który tutaj się toczy. Czy ja widzę, że najeźdźcy mniej więcej są w kupie razem? Tak. To na pewno wiem, czego mi nie brak. To jest jakieś lampy z oliwą. O, na pewno gdzieś tutaj wisi. I spróbuję w nich rzucić. Może. Chociaż dawaj, może to się źle skończyć. Łapiesz taką lampę. I to by było lampę pewnie na... Na broń dystansową. Ale to by było na sprawność, czy na... Nie, broń dystansowa. No, okej. Okay. Łapiesz za lampę, gorący, nagrzany ten uchwyt, ale łapiesz przez rękawicę, może jakąś kowalską, którą masz na sobie, przez jakąś zwykłą rękawicę i rzucasz. No ja bym proponował, że raczej bym złapał za ucho, które jest, na którym jest najpewniej ta lampa podwieszona. Tak, na takim uchwycie. Bo nikt rozsądny inaczej by lampy nie zbudował. Tak, no mówię, że za uchwyt, no, ale jest nagrzany lekko od tego płomienia. Dobra. Więc łapiesz, rzucasz, jest sukces, więc leci to na środek i pod koniem są trzech konnych, reszta jest na pieszo. Rozlewa się i zrzuca jednego z jeźdźców na ziemię, jaki płomień, dając więcej światła dookoła i robiąc większe zamieszanie. Wilgram? Skąd dokładnie dobiegał ten krzyk? Potrafię go zlokalizować? Z góry, na piętrze. Dobra, w takim razie zwracam się i kieruję się tam, gdzieś w biegu, wyciągając miecz. Nie wiem, czy jeszcze coś w międzyczasie zrobię. Wyciągasz stalowe, srebrne ostrze. Srebrne, tak, srebrne. Takie błyśnięcie klingi w tym ogniu, którego dorzucił Elwain, dolał oliwy do ognia, biegasz po schodach na górę. Morut, słyszysz, jak krzyk Jana urywa się w pewnym momencie. Słychać też, jak krzyk się kończy, jak wylatują drzwi na zewnątrz tamtego pomieszczenia obok. Razem z nim upadek kogoś w zbroi. Słychać, jak metal obija się o podłogę i takie furkotnięcie. I cisza stamtąd. Uciekam przez okno. Wychodzisz przez okno, widzisz jeszcze, jak taki ciemny kształt przy palisadzie. Smukła sylwetka, wysoka. Nie widzisz twarzy, jakby okutana w tą ciemność. Płaszcz utkany w ciemności. I Jan, który też nie jest jakiś wysoki, ani nie jest za barczysty, widzisz go, jak przeplata się dookoła ten cień, jakby był jak worek na kartofle przerzucony przez delikatne, smukłe ramię. Ale jest takie obrócenie nim i skok, jakby przeskoczył przez całą palisadę kulą ciemności i znika po drugiej stronie. No zbiegam na dół szybko do... Adrenalina dla ciebie plus jeden. Okej. Okay. Przecierasz oczy, może nawet ze zdumienia, i zbiegasz. Masz tylko ten trzos i masz dokumenty zachomikowane. Zbiegasz. Zbiegam i chcę tak jakby wmieszać się w tłum, nie?
Jasne. Chcesz stanąć do boju? Nie, nie chcę stawać do boju, bo uważam, że nie powinniśmy brać udziału w tym boju. Więc mieszasz się w tłum gdzieś z boku. Tak, ale tak, żeby mnie widzieli, że jestem na placu. Jasne. Nie? Może nawet dobywasz swojej pałki, prawie czego. No. Elwain, rzuciłeś. Dookoła tego robi się ta kotłowanina. Wasz towarzysz, czyli Emil, wymienia teraz, mimo że z dołu, kilka sprawnych ciosów z tym wielkim ostrzem Drenana. Bo to na pewno jest nie kto inny jak ten Drenan z Devon. I mimo swojego złej pozycji, bo to przeciwnik ma high ground, mija koński łeb, mija kopyta i uderza nawet raz w ten pancerny naramiennik. No ale nie robi to żadnej krzywdy. Furkot pierwszych bełtów z kuszy, które wystrzelili żołnierze Nilgardu od strony kuźni. Jest to wojsko, więc szybko zbiera się do kupy, mimo tego pierwszego zaskoczenia. Czarni mają Ordung i to zaczyna być widoczne na tym polu bitwy, już po tych pierwszych, po tej minucie zaskoczenia. Co robisz, Elwain? Chyba lecę za Wilgramem, bo wiele tutaj z góry nic nie ugram. No i chyba tyle. Ewentualnie może patrzę, czy gdzieś jest jakaś pochodnia stojąca luzem. Na pewno. W jakimś uchwycie, żeby wziąć, bo zawsze już... Jest w jakiejś żerdzi metalowej pochodnia. No, to wezmę go po drodze. Lecę za Elwainem, bo w międzyczasie chyba powinienem widzieć, gdzie on pobiegł. Albo chociaż... Z Wilgramem, bo Elwain to ty. Za Wilgram. Wilgram biegnie po schodach i ty jeszcze widzisz, jak znika na tych schodach na górze. Tak jakby czujesz znowu drgnięcie tego medalionu, bardzo, bardzo mocne. Mijasz uchylone drzwi do kwatery komendanta. Tak jakby okiennica porusza się, kiedy Mord już opuścił to miejsce i biegniesz dalej do końca, tam skąd wyczuwasz tę obecność, na ścianie rozpłaszczony, w zasadzie taki rozbity, w potężnym uderzeniu miotnięty w tą drewnianą ścianę, leży nieprzytomny nilfgaardzki żołnierz. W środku wiesz, kto powinien być przy swoich obowiązkach. Jan, ale nie ma Jana. Okiennica jest wywalona. Z framugi. Sprawdzam, czy ten żołnierz żyje. Jeśli to nie jest widoczne na pierwszy rzut oka. Żyje. Krew ścieka mu po łuku brwiowym, ale oddycha. Jest nieprzytomny. Ogłuszony. Więc sprawdzam jeszcze jego szyję i gdzieś tutaj odsłonięte miejsca, czy nie ma jakichś śladów ugryzienia. Ściągasz lekko tą kolczugę, nie ma żadnych śladów, ale coś z potworną siłą cisnęło nim o ścianę, wywalając przy tym drzwi. Miał szczęście, że żyje. Właściwie ma wciąż szczęście. Dobra, więc odwracam się i pewnie gdzieś za sobą albo za drzwiami widzę Elwaina, tak? Który... Tak, Elwain dopada do ciebie, do tego pomieszczenia. Marucie, ty widzisz, bo to już teraz schodzimy z inicjatywy, jak oni powoli, ci co są na pieszo, wycofują się. Tak jakby to zamieszanie tylko było ich celem, nie zdobywają żadnego punktu, nie dobijają, nie uderzają, wykorzystując te... dwa konie, które pozostały. Drenan też uderzy, odwraca konia, który kopie Emila, odrzucając go na ziemię i odjeżdża. Posyłają mu jeszcze bełty kusznicy, ale nie trafiają. Trwa wycofanie najazdu. Panowie w środku? Wiedźmie, masz coś? No teraz to już jestem prawie pewien, że to był wampir. Coś cisnęło tamtym i wybiło drzwi i framugę okna.
Czyli ogółem, że jeżeli będziemy z tym walczyć, to wyrwie nam ręce. I głowę przy okazji. Chciałem zachować pewien optymizm. Dziękuję, że mnie go pozbawiłeś. Kurwa mać. Z jednej strony głos każe mi spierdzać, z drugiej to tutaj przynajmniej jest nas więcej. Morut? Prochodźmy. Co u ciebie? Przeczekałeś ten moment, wmieszasz się, wchodzisz teraz w tłum. No, podchodzę jakby do Emila, patrzę jak z nim. Patrzę, tak łapiesz. Żyjesz, kapitanie? Żyję, żyję. Chodź, pomogę ci i prowadzę go do tego znachora. Dobra, bierzesz go pod ramię i wchodzicie, krzyczysz na tego Olafa. Tamten wyłania się z tego swojego kantorka, jakby się tam po prostu schował. Mm. Co się dzieje do diabła? Pomóż mu i... Dajcie go tutaj, zajmę się. O, psiamar, ale pan dostał chyba kopytem końskim. Podkute, psiamar. Nie podkute, ale miał pan farta. I opatruje go. Na górze? Zabiera się, przepraszam, za opatrywanie. No ja schodzę na dół, nawet jeśli będziemy rozmawiać z Elwainem, no to... To myślę, że widzicie tam. Moruta też przy drzwiach, jak w zasadzie wchodzi z kapitanem Wartrogenem i ten medyk się zabiera za robotę swoją, opatrując go. No, ja biorę Moruta na bok i cicho, tak żeby nikt inny nie słyszał, mówię, nie masz tego swojego pracodawcę. To jest ten, co miał z nami rozmawiać. Który to jest? Rozglądam się. Widzę gdzieś tego żołnierza. Mówię, ciężko ich poznać. Oni wszyscy ubrani tak samo, twarze pozasłaniane. No, porozmawiamy z nim rano. Faktycznie ciężko teraz. Tam jest totalny burdel, co by nie mówić, na zewnątrz. Mryga w tych płomieniach, w tej oliwie, co się rozlała. Blasku pochodni, blasku księżyca. Oni po prostu biegają, słychać jeszcze rozkazy, które są wydawane przez tych niższych podkomendnych, bo komendant leży martwy na placu. Jeszcze tak pochylam się do Wiedźmina i mówię, słyszałem jakiś krzyk z komnaty Jana, ale nie sprawdzałem tego. Wydaje mi się, że coś, kiedy wychodziłem, coś jakby poniosło Jana za palisadę, przeskoczyło z nim i pobiegło daleko. Także nasz problem właśnie sam się rozwiązał. Pytanie, czy się rozwiązał, jeśli elfy i grasanci współpracują z wampirem, to jest niezły pierdolnik. Będą mieli teraz jak w gildii kupieckiej po wsze czasy. To co, panowie, zbieramy się swoje zasoby i szykujemy się na wyruszenie z tego zapomnianego przez Boga miejsca. Podchodzę do tego Emila i mówię, że dziękujemy za gościnę, ale widzimy, że to miejsce nie jest dla nas bezpieczne i rano je opuszczamy. Chyba nie doceniliśmy wszyscy przeciwnika. Nie dziwię się waszmością. To nie wasza wojna, więc... Otóż to. Niech wam słońce przyświeca. Dalszej jest drodze. Jeszcze jedna sprawa. Mówcie. Wiedźmin miał zrobić tu raport do tego trupa. Wezuje głową na trupa i miał mieć za to zapłacone. Skrupulatny. Jak poczekacie do rana i to wszystko klepnie, kwatermistrz wypłaci wam, co trzeba. Bywaj w zdrowiu. Bywajcie. No i on poddaje się dalszym zabiegom na tym stole. Ja chowam gdzieś pod jakąś deską naszego obozu to, co ukradłem.
gdzieś się podważam, tak chowam w takim miejscu, żeby było niewidoczne. Mhm. Tam jest, to od razu przejrzałeś oczywiście, pewnie nie mogłeś się opanować. Myślę, że możesz dopisać sobie 150 do zasobu pieniężnego. Monety są różnej waluty, od oreny, jakieś liryjskie, miedziaki, wszystko po prostu, co mieli, to po prostu brali od tych ludzi, tak? W tej dziesiątej części pewnie, czy jakimś innym podatku. Bo jeszcze Floren nie został tutaj rozpowszechniony. Okej. Okay. I te dokumenty, razem z tymi dokumentami chowam to i chcę tą noc spędzić w stajni obok wozu. Stajnia jest po prostu w takim... Tajnia Audiasza, o, to dobry, dobry opis tego, co tutaj jest. Roztrzaskane boksy, skruszona taka belka, która grozi zawaleniem sufitu, siano porozrzucane, kotłowanina, kilka koni, które nie uciekły, bo były słabsze i nie były w stanie rozwalić boksów, w tym te wasze. Jakimś cudem koń Wiedźmina też nie rozwalił swojego, więc Wilgram ma szczęście. I dalej jest tam, gdzie powinien być. Ale tak, możesz spędzić tutaj noc oczywiście. To panowie, mam takie pytanie, Meta. Proszę. Czy by nam się przydały jakieś dodatkowe może zapasy albo uzbrojenie, bo może bym mógł złożyć im ofertę pomocy, poprawie ich ogółem rynsztunku i przez nas im pomóc w zamian za dodatkowe zasoby. Od razu ci powiem, że tutaj w tym momencie nikt nie myśli o poprawie rynsztunku teraz, tylko... Ale wiesz, no zniszczeń to jednak, wiesz, ręce zdolne do pracy i w szczególności mające już młot w rękach jest zawsze lepsze do poprawy wszystkiego, co zostało uszkodzone albo żeby wzmocnić konstrukcję, aniżeli i ludzie, którzy nie wiedzą, jak przebić gwóźdź dobrze. I to jest dobry argument, zgadzam się. Jak najbardziej. Tylko zależy teraz już od decyzji całej kompanii, czy by nam się coś przydało i czy by wymyślili, czego możemy żądać. Jedzenia, bo już nam się skończyło. Zapasów jedzenia, bo mieliśmy jedzenia tylko na podróż tutaj. A poza tym, nie wiem co jeszcze. No bo co, jakiegoś rynsztunku, no co... Mi się nie przyda. Lepszego ostrza, albo... Wiedźmin raczej nie lepszego wiem, tutaj nie dostanie. To chyba też nie. Nie. Ale pancerze? Czy by nam się przydało? No tutaj wszystkie pancerze są, powiedzmy, regulaminowe. Wojskowe, więc takiego innego nie dostałbyś. No i tutaj pewnie też raczej specjalnie nikt nie chcę tej regulaminowej broni rozdawać, ale jak najbardziej składniki rzemieślnicze, podstawowe lub rzadkie, to jest do negocjacji oczywiście. No i te racje żywnościowe też wchodzą w grę pewnie. No. Chciałbym, żebyś rzucił sobie może na wpływ swój. Jesteś fachowcem, więc dam ci plus jeden do rzutu. Przedkładasz dobre argumenty. Cały czas jeden. To wszystko jest na adrenalinie, więc nie schodzimy z tego. I co? Dobra. Czekaj. Coś się zyskuje, coś się traci. Mhm. Jest jeden... Sukces z porażką. To się udało. Nie porażka. Średnia taka. Rzekłbym. Udaje się. Udaje się wynegocjować żywność. To okej. Okay. Ale myślę, że w końcu ktoś... Widzisz, jest ten rozgardiasz, ludzie są w nerwach i po prostu ktoś mówi, ktoś delegowany w końcu przez teraz dowodzącego tutaj Wartrogena każe ci po prostu opuścić to miejsce i tam, gdzie wszyscy cywile, trzymać się w obrębie stajni, tak? I do dalszych instrukcji. Twoja umowa z kwatermistrzem jest, ale nic więcej już tutaj na poziomie interesów nie ugrasz. Okay. Są za duże nerwy i nie są
skorzy do dalszych ustępstw, negocjacji, handlu, czegokolwiek teraz. Jest ponad 12, ponad tuzin Nilfgaardczyków martwych w tym ataku i tylko dwóch tych, którzy wpadli. Ale można ich ciała obejrzeć, jakbyś ktoś z was chciał rzucić okiem. O ile to komuś potrzebne. No ja bym zerknął. Niby mi niepotrzebne, ale zerknę. Mhm. Interesuje mnie też, co się stało z komendantem. On ginął? Rozpłatany. Tam go już znieśli. Nie wiem, czy to ty widział. To Elwain chyba widział, jak komendanta sieka tym wielkim mieczem. No ale chciałbym się przyjrzeć tym ciałom, czy one coś mówią, czy... One leżą na tym placu, myślę, bo nikt ich nie pozbierał, więc przyglądasz się temu dokładnie i kierujesz swoje spojrzenie. Nawet nie kazałem ci rzucać, ale bardzo ładnie. Przykuwa od razu szyja twoją uwagę. Może to słowa Wilgrama wcześniej o tych wampirach, ale kierujesz i faktycznie są dwa delikatne płucia w odstępie kłów. I to nie są zabliźnione, jakieś zabrodawkowane, tylko dość świeże. Tak jakby masz jeszcze drugi sukces, to nie jest jednorazowe. To się powtarza. Powtarzało. W jakim sensie się powtarza? Aha, czyli często go odwiedzał ten wampir. Tak to wygląda, że regularnie. No to panowie, to wampir. Jeden? Mówię, że to możesz wydedukować. Wydedukować, zamiast zredukować. A ty, Wilgram? No ja podchodzę do Morulta, kiedy on bada to ciało. Jeśli tak, to będziemy musieli coś z tym zrobić. Bo jeśli on się rozhula, to może nie skończyć się tylko na tym garnizonie. Wampir nie tak prymitywny, widać, może iść w kierunku pobliskich wiosek, a jeśli opije się krwi, to nie wiadomo, gdzie można go zatrzymać. No ale za darmo chyba nie chcesz tego robić. Mości Wiedźminie. Myślę, że w tej sprawie chcą z nami jutro porozmawiać. Doczekajmy do rana. Dowiemy się o tej chodzi. Co myślisz, że będą chcieli pomocy przy zgładzeniu wampira, który im pomaga? Nie wiesz, czy to nie jest jakiś czarci hydrograf. Dobra, ale chciałbym, żeby to było jasne. No, ten wampir nie może. Bo ja w tym głowa, żeby mu się nie udało. Jak tam sobie chcesz żyć? Po mojemu, to my powinniśmy stąd zabierać nogi za pas. Nie oglądać się na czarnych. I na żadne wampiry. Ale na drodze ci stawał nie będę. Słysząc ich rozmowę, oczywiście dochodzę i tak się może okazać, że wiórki mają ten sam problem, co ci. Zobaczymy. O ile pożyjemy. Rzuć sobie jeszcze, pani Wilgram, ty, spostrzegawczość. Dwa sukcesy. Oj, Mord mógł tego nie zauważyć, bo przepatrywał tą, skupił się na szyi, a także skupił się na tym, czy nie miał nic przydatnego w kieszeniach jeszcze, na przykład monet, ten poległy. Ale ty widzisz jeszcze jedną rzecz. Jest to u jednego z nich widoczna. Brodaty, lekko wychudły, w tym burym takim kedweńskim płaszczu, znoszonym, porwanym. Pod tym wszystkim na torsie, jak ściągnąłeś, bo było cięcie mieczem,
ściągnąłeś, zobaczyłeś i tam jest tatuaż. Tatuaż, który rozpoznajesz. Jest to przynależność do kultu. Kultu lwiogłowego pająka. Bóstwa nagłej śmierci. Gwałtownej. Do którego często dołączają żołnierze, zbiry, ci, nad którymi niechybnie wisi widmo rychłej śmierci, ci, którzy nie mają często nic już do stracenia, którzy obcują bardzo często ze śmiercią, jest im bliska, albo też ci, którzy niedawno stracili kogoś bliskiego i właśnie w tej śmierci szukają odpowiedzi, czegoś. Może jeszcze tego echa widma, tego kto odszedł. W każdym razie kapłani tej religii mówi się, że są specjalistami w zadawaniu najróżniejszych rodzajów bólu, tortur, cierpień. Dlatego wielogłowy pająk jest też pewnym rodzaju patronem katu. To dziwny symbol. Ten drugi nie ma absolutnie tego. Obaj mają ugryzienia. Ugryzienia, które jak mówi Morut, powtarzają się i przyznajesz mu rację. Powtarzały się, bo już raczej się nie powtórzą w ich przypadku. Więc odsłaniam tylko tą koszulę i pokazuję pozostałym. No widzę tatuaż. No. Coraz ciekawiej się robi. Jeszcze kult to znaczy? Kult wiogłowego pająka. Dość nieprzyjemny i no, jeśli oni jeszcze to są zamieszani, no to pełen zestaw. Może oni z tego troszkę rozpo przeprowadzili. Ale z drugiej strony, kto go wie. A rzućcie jeszcze, rzućcie na minus 2 Morut i Elwyn wiedzę. Zobaczymy może, dam wam rzucić. Tutaj pech nie będzie jakiś tam srogi, bo i nie ma podłoża. Ale adrenalina pomaga w myśleniu. Może u mnie wiedza na minus 2. Okej. Okay. A to są 3 myślałeś na adrenalinie. Okej. Okay. Chyba, że chcecie forsować. A czy Elwain nie możesz, no. Ja nie. Mhm. Więc nic więcej wam nie powiem. Wilgram, ten kult biogłowego pająka wywodzi się, co ciekawe, z Redań. Ale w mieście Mirte tam był pierwszy założenie. Nie jest jakiś stary kult, raptem i 100 lat temu, coś takiego. Ten wiek ma. I co ciekawe, na południu w niektórych krajach, regionach jest po prostu legalny. No ale Nilfgaard ma takie podejście do religii, że no jest. Może niektórzy potrzebują wiary w słońce, tak? Nie jest to takie fanatyczne uwielbienie jak wieczny ogień tutaj na północy wśród niektórych. Po prostu jest i się toleruje większość religii. Ważne, żeby dokumenty i prawa były przestrzegane. O. To jeszcze ta informacja. I panowie, proponuję zrobić taki 10 minut higienicznej przerwy toaletowej. Żebyśmy sobie też poskładali tą wiedzę i odpoczniemy w waszych postaciach i przejdziemy sobie do poranka. Dobra. A więc przerwa.